Jeśli chodzi o obszar podatkowy, to ten rok czy ostatnie miesiące to nadal powiedziałbym, że jest potrzeba stabilności systemu podatkowego. My postulowaliśmy jako Business Center Club rozwiązania które miałyby zapewnić przedsiębiorcom pewność tego, w jaki sposób i w jakim środowisku prawnopodatkowym funkcjonują. No niestety pod koniec października 2024 roku wielu przedsiębiorców nadal nie wie, w jaki sposób będzie opodatkowanych już od 1 stycznia roku następnego. Wielokrotnie postulowana i też no, taka zmiana, która może przyjść łatwo, czyli półroczne wakacje legis dla nowelizacji przepisów przepisów podatkowych, no nadal nie jest przestrzegane i kluczowe nowelizacje, kluczowe przepisy, które dotyczą opodatkowania przedsiębiorców, czyli globalny podatek minimalny, implementacja tego podatku tutaj w naszym systemie podatkowym, jak i podatek od nieruchomości, no na koniec października nadal nieznane są ostateczne kształty tych naprawdę kluczowych regulacji. A oczywiście ten brak stabilności systemu podatkowego no, przekłada się również na... Problemy czy wyzwania związane z niskim poziomem inwestycji, na tą niepewność przedsiębiorców związaną z tym, w jakim systemie podatkowym będą funkcjonowali, ale również, co jest bardzo istotne, odrywa przedsiębiorców i angażuje ich jakby no, kluczowe zasoby, żeby zajmowali się no, właśnie zastanawianiem się tutaj nad różnymi opcjami opodatkowania, które, które przed nimi i tym nieznanym, na które, na które tutaj no, nie mogą zaradzić. A odrywa ich to jednak od zajmowania się biznesem, zajmowania się no, tymi wszystkimi wyzwaniami, które oprócz podatków dzieją się w gospodarce.